nie wygasił pan świateł. I na zakończenie przejdźmy się jeszcze po pokoju. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Szczeniak! A więc tempo ma charakter wyraźnie uspokajający. Panie! Gdyby pan stał o kilometr wcześniej, to by trup nasz osie leżał, pan rozumie? Cudem zahamowałem! Przecież gdybyś ty prowadziła wóz, to byś go... Nie, ty byś po prostu zatrzymała i zaprosiła tego gnoja do środka. Przepraszam cię bardzo, wybacz mi, kochanie. Bardzo cię przepraszam. Pan będzie łaskaw, proszę. Woli pan z przodu? Czy z tyłu? Proszę. Tu jest poduszka. Koc, może pan zdoła się zdrzemnąć. Będziemy się starali panu nie przeszkadzać. Nie będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Zaraz gaszę radio. Proszę. Jest niedziela. Jest niedziela. Ciężarówki w niedzielę nie chodzą. A taki ładny wóz? Myślałem, że z ambasady. A z ambasady biorą. Nie wiedziałem, że to prywatny. Może to szofer ambasady dostał wóz na niedzielę za miasto. Mówi się kierowca, nie szofer. Ja mam dobre oko. Co mam zauważyć, to zauważę. Numery są polskie. Zresztą, czy pan wygląda na kierowcę jakiejś ambasady? Jest teraz w prywatnych rękach trochę niezłych wozów. 404 to góra. W Warszawie widziałem jednego 190 SL i dwa Jaguary. Cholera. Przepraszam, ale lecimy 130, a państwo... Mąż nieźle prowadzi.